Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Jezus nieustannie każdego dnia posyła swoich uczniów, aby głosili dobrą nowinę wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby. Ewangelię głosimy nie we własnym imieniu i nie na mocy własnego mandatu, ale jedynie z mandatu Chrystusa i w Jego imieniu. Każdy z nas musi mieć tego świadomość. Nie wybraliśmy swojego powołania do bycia apostołami Chrystusa, nie sami siebie uczyniliśmy chrześcijanami, ale to Bóg nas wybrał, powołał i wzbogacił odpowiednimi zdolnościami, abyśmy współpracując z Nim dobrze wypełnili misję, którą nam powierzył. Nie sam siebie, ale Bóg wybrał mnie i przeznaczył do tej zaszczytnej misji. Bądźmy wdzięczni Bogu i starajmy się dobrze wypełnić zadanie, które nam zlecił. Głośmy Ewangelię o Królestwie Bożym z wielkim zapałem i entuzjazmem, tak jak to czynili pierwsi uczniowie Pana. Odrzućmy wszystko to, co może ograniczyć naszą mobilność i całkowicie podporządkujmy wszystko misji, do której zaprasza nas Chrystus. Głoszeniu dobrej nowiny towarzyszyły znaki nadprzyrodzone, jak uzdrowienia chorych i wyrzucenie złych duchów. Miejmy świadomość, że Ewangelia nie jest sprawą tylko intelektualną, ale dotyka całego człowieka, także jego sfery duchowej, psychicznej i fizycznej. Ewangelia dotyka i przemienia całego człowieka. Głośmy Słowo w mocy Ducha Świętego tak, aby naszym bliźnim przywracać życie i jego sens. Głośmy tak, aby każdy napotkany na naszej drodze człowiek odchodził od nas uskrzydlony Słowem Boga i całkowicie przez to Słowo odmieniony.